Siema, witam was w kolejnym odcinku z Entity Gungeon i dzisiaj ciśniemy dalej Marinesem, ponieważ wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko postać dla początkujących. I kurde, coś tu się zaczyna budować coraz bardziej, nie wiem, znaczy jestem bardzo ciekawy, czy to jest tylko element tła, czy jak potem zabuduje się trochę więcej tych rzeczy, to czy potem nie będzie tu jakiegoś magicznego, wiecie, jakiegoś obiektu nowego, który coś daje, albo czegoś w tym stylu. No ale te drzwi są dalej zamknięte, tam nic nie ma i tu wszystko, co widzę, też jest pozamykane. A więc chyba nie powstaje nic innego jak grać dalej i dochodzić jak najdalej. Z tym może być problem, ale graniem dalej raczej nie, ponieważ jestem tym dość zajrany. I może coś tam się będzie odkrywać generalnie, nie? Dobra, nie chcę tego czytać, tam już nic innego nie będzie raczej. Tak sprawdzam, że tu zawsze piszę to samo. No i okej. Standardowo napierdzielamy. I dzisiaj już nie wchodzimy do tego. Do piętra półtora. Półtorej. Mamy tor jeden, gdzie wygląda na pół, mamy półtora. Ponieważ to, co tam spotkałem ostatnio, nie było zbyt nieprzyjemne dla mnie. Więc chyba raczej wolę, wiecie, no, troszeczkę pochodzić po normalnych piętrach, nie się podkrywać cokolwiek. Ponieważ moje aktualne umiejętności nie pozwalają mi przejść w żaden sposób tego piętra półtorej. Ciemnica chyba się to nazywało. Fuck my life! Dobry początek, genialny. Chyba się to ciemnica nazywała. Znaczy wiem, pułapki to nie jest... Przejście pułapki to nie jest aż takie, może by zależące od skilla, nie? Bo i tak dużo pułapek nie ma. Ale chociaż dojście do tej pułapki z jakimś sensownym zdrowiem, żeby jak mnie pułapka sponiewiera, to żebym mógł przejść dalej, nie? To już jest trochę wymagające. I ażeby tak zrobić, musiałbym, wiecie, no nie ginąć na podstawowych kuźwa bossach i przeciwnikach. No to więc na razie raczej taki practice będzie troszkę lepszy, tak ograć sobie na normalnych piętrach. Że potem na tym mega dokokrzone sobie powchodzić i dopiero coś porobić magicznego, nie? Nie wiem, czy w sumie dobrze, że nie wziąłem tego, że nie zgarnąłem czegoś, co się... O Jezus, ale mnie to prawie walnęło. Czegoś, co się nazywa skrzynka niebieska. W sumie otwarcie... Dobra, otwarcie tamtej skrzynki będzie nawet dość sensowne. Wróćmy się tam, tak? Wróćmy się tam, co jest początkowe, nie chcę tych wykluczeń zużywać, mogę zużyć je na cokolwiek. Niebieska skrzynka jest lepsza od brązowej. Więc nie wydaje się też taki zły pomysł, żeby otworzyć to teraz. I dostanę jakieś gówno, tak? Winchester, to chyba jest dość bullshitowe coś. To wygląda jak... W ogóle nie wiem, czy pauzowanie gry nie ma jakiegoś efektu, czy czas tu coś robi, czy nie. Koli C, okej, no to C jest troszkę lepsze niż moje D. Czy moje coś bez, w sumie bez definicji. Winchester się nazywa, nie? Mogę to nazwać tak, Winchester. W ogóle nie jest polszczony, więc mi jest spoko. Modified shotgun uses the same damage as regular, but has more accurate speed. Spread, podoba mi się. 24 damage, 4x6. Ej, w sumie to zajebiście leci, bo to leci w takim jednym małym tym. W jednej małej linii, w jednej małej serii, czyli to serią lepiej nazwać. Więc to się powinno przydać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. No bossa to będzie całkiem spoko, bo jak wiecie, boss jest dość daleko. Przez co im większy spread, tym jest jeszcze gorzej w niego trafić. Więc może z shotguna będzie dało się teraz bossa nawet uciukać, nie? Bez podchodzenia jakoś blisko do niego, więc generalnie mi się taki pomysł bardzo podoba. Więc na razie sobie tego shotguna zachowamy. To będzie shotgun na bossa. Tak go nazwiemy. Bo wygląda całkiem sensownie jego ten. Dobra, tu jest po serduszko, jakbym potrzebował. Warto zapamiętać. Tu jest jedyne miejsce, do którego mogę iść. Wszystko już odkryte. Jest za mną. Więc bardzo dobrze. Znaczy nie wiem, gdzie jest jeszcze przede mną. Jest troszkę gorzej. No ale okej, tu jest na razie... Tu jest na razie light generalnie. Tu jest dość prosto. Czyli tak raz markę dostałem, nie powinienem, bo to jest naprawdę... To są naprawdę prości przeciwnicy. No ale i tak, ja jestem sobą, udało mi się dostać darmowy damage. Darmowy raz dostałem w pysk. Okej. Uciukany, fajnie. No i ci zdrowie zachowam, tym lepiej generalnie, nie? Co jest dość zrozumiałe. Więc pomimo zdrowie na bossa wejść, to jest... To praktycznie jest genialnie po prostu, nie? Pancerza nie mam, ale ten pancerz przeboleje, no już raz dostałem w pysk. Chociaż w sumie efekt jakby ślepaka akurat na bossie byłby całkiem użyteczny. Nie ukrywam tego, prawda? Dobra, idziemy tędy. I tu będzie przejście do tego, do sklepu pewnie, nie? Bo z tamtej strony jest zablokowane, więc będę musiał się... Fuck my life, dobra. Coraz więcej kuzia fuck my life używam, to ta gra to potęguje. Dobra, macie wpysk. Oh boy, nie chcę tych duchów.
Dobra, dół z akaczem, proszę się ode mnie oddalić. Uciukam cię za sekundkę, tylko mi się pokaż teraz, stary, no i nie masz życia teraz, masz nasrane w łeb. Genialnie. Ej, dwóch śmierdzieli tu jest na mapie, czy u tych dwóch śmierdzieli na mapie? Halo. Pewnie to jest jeden tylko, no właśnie, o to mi chodziło, dokładnie. Kupno klucza nie jest aż takim super pomysłem, prawda? Prawda, połowy serduszka na razie nie zgarnę i tak tym serduszko mogę wziąć. Przechodzimy sobie magicznym przejściem i po serduszko ciśniemy. Oczywiście, że jest pełne zdrowie. Przeładujmy sobie. Już nie mam jeszcze odruchu tak przeładowywać po skończeniu pokoju, co jest zbytnio niezbyt fajne. Muszę sobie wyrobić nawyk. Przestrzelam, przechodzę do jakiegoś spokojnego pomieszczenia i od razu leci guzik, znaczy leci palec na guzik z przeładowaniem. No to jest dość przydatne. Okej. Okay. To jest bardzo prosiutki pokój, takie mi się bardzo podobają. A, że nie ma garnie opcji, żebym zdechł. Tu jest skrzynka brązowa, zaraz pomyśli, co z nią chcę zrobić. A mi jeszcze mogę pochodzić po reszcie piętra generalnie. Nie pali się. Na razie jest lightowo, nie? Jeszcze nie było jakiejś takiej mega sytuacji poprankowej, takiej, że wiecie, że o kurde, zaraz zdechnę, muszę coś szybko zrobić. Na razie na chillu jest. No boss może być troszkę trudniejszy, nie? No boss to w końcu jest boss. A, dobra, to tyle. Dobra, cały dungeon zeksplorowany. Zróbmy rozwalić skrzynkę brązową. Znaczy, w sumie głupio, że nie eksplorowałem tego piętra. Bo mogę nie kupać klucza, tylko od razu skrzynkę rozwalić, bo jak mam klucza, to jest większa szansa, że się pojawi śmieć. Chociaż w sumie złomek nie był już taki zły, to może się jednak złomek pojawi, zobaczymy. Dobra, no mówię, co jakoś mi się przyda. Naładuję do stówy, bo i tak mi to szczur podpierdzieli. Więc ten jeden nabój dostałem. Jej. Fantastico. Tak szybkie rozglądanie się po mapce, to jest chyba tyle, prawda? Tak. Nic innego już nie widzę, secret roomu mógłbym szukać w sumie. Spierdzieli je mocno, bo w miejscu, gdzie jest skrzynka, mogłoby być secret room. Mogłem tam strzelać po ściankach i potem, dobra, zwaliłem, już wiem. Pokonamy bossa, jak będę miał jeszcze na tyle ammo, żeby postrzelać po ściankach, to tam się wrócę, o ile oczywiście nie zapomnę. Oh boy. A co to za bina boje? Były bliźniaki. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, chyba jest trzech albo czterech bossów na pierwszym piętrze. Bardzo myślę, że trzech. Aha, oni mają dwa różne paski droga. Fuck, jeszcze mnie diabną w śmieć. Dobra, chyba dobrą taktyką jest zabicie pierwszego najpierw, a potem wiecie. Ej, one się wydają dość proste raczej. Znaczy chyba wszystkie, wszyscy chodzi mi coś na początku, z początkowego piętra wydają się prości, nie? Ale ci jakoś tak szczególnie chyba są bardzo lightowi. Nie wydają się, jakby mieli jakieś wielkie zagrożenie robić. O, dobra. Dostałem w mordy w tym momencie. Aha, i ten się triggerował jeszcze. Genialnie. Ej, to jest jakiś... Naprawdę, ej, to działa jak ten. Jak w Sister Viz. Jak zabiję jednego, to drugi się wkurza. Patrzcie, jakie kurde ajzakowe podobieństwo tu jest. Tylko co było pierwsze, jako czy kura, nie? Nie wiem, czy do Gęczona doszedł update, czy to ajzak na przykład się zainspirował tym, nie? Ale okej, okay. Uciukane. Straciłem jedno zdrowie, tak? Chyba tak. Okej, okay, jeszcze dwa kredyty dostałem z tego. Pełne zdrowie, pancerz i coś, co nie wiem, co to jest. Usypiacz? Okej. Okay. Co dokładnie to robi? Usypiacz. 13 damage'a. C. Fire spillows, hitting enemy while swinging the weapon with stun. Okej. Okay. Stanuje. Ładnie. Aha, jak poduszką go walnę, okej. Okay. Całkiem spoko. Wydaje się dość okej bronią. Gdzie się miałem wrócić? Aha, tam jeszcze się wróci, jakbym miał naboje. Dobra, tam już nic nie będzie raczej. No to dobra, to jeszcze wracamy do miejsca skrzynią. Były dwa, więc sobie możemy i do tego, i do tego pójść. No teraz są troszkę naboi, nie? Winchestera mogę sobie zawsze uzupełnić, używając radia. Czy nie, żebym jakoś teraz mocno chciał. Ale jest taka możliwość. Dobra, tu chyba nie ma secret roomu raczej, nie? Nie wygląda, jak miało być. Nie w którym miejscu one mogą być, czy one muszą być wycentrowane, czy one mogą być z boku. Raczej nie będą na takich występujących ściankach, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu jeszcze była skrzynia, bardzo możliwe, tam się wrócimy. Wygląda pokój jakby tak samo jak ten, w którym były, więc... chyba tam właśnie jest ukryta skrzynia, więc jeszcze idziemy sobie tu. Bo czemu by nie? No więc sprawdźmy, czy... O, jasne. Dobra, tu jest secret. Okej, okay, kolejny klucz, podoba mi się. Pół serca mi się nie przyda. Kolejny pancerz, co mi się podoba. I otwieramy skrzynię, która mi daje... Łuska strzela strzelbami, okej! Okay. Ciekawe, czy na każdą broń jest coś takiego. To mi się wydaje już naprawdę genialne. Łuska strzela strzelbami zadaje... 4 zadają bulety, a 8 zadaje shotgun. Ej, a to z pistoletu 6? Nie, 7...
Ej, to jest taki odwrotny pistolet, bo ten. A czyli, bo jak strzela się tym nabojem, który strzela pistoletami, to same pistolety dają 7, a te bulety, które z niej wylatują, zadają 4. Jak strzelam łuskami, to jak wyleci shotgun, on zadaje 4, ale już to, co wystrzeliwuje ten shotgun, zadaje 8. I to jest takie trochę odwrócone, ale bardzo spoko. I to jest klasy jakiej? Klasy B, okej, okay, podoba mi się. Lepszy niż ten bullet, teoretycznie tak już zapisane, okej. Okay. Boss jest tutaj na teleporta, tu jest teleport. Spoko, bardzo mi się podoba mój stan zdrowia, na którym, z którym aktualnie tam idę. Broni mamy naprawdę teraz dość dużo. No to co, przerwa, nie? Idziemy do guziora, nie ma opcji. Aha, i też ktoś napisał tak szybko, jeszcze zmignąłem, bo ja sobie nagrałem 3 odcinki pod rząd praktycznie. Znaczy tego samego dnia, bez czytania tak za bardzo komentarzy. I no na pewno nie przydam komentarzy tych poprzednich 2 odcinków w tym momencie. Ale tak mignąłem, że z odcinka, który wylądował dzisiaj, że poleca cię wpadać tu. Znaczy ktoś napisał, że poleca wpadać tu. Za każdym razem wpadać do szybu. Bo coś tutaj może być. Chyba. Albo jak dużo razy wpadnę, to coś się stanie, nie mam pojęcia. I mam taki ziomek niby jest, który mi ulepsza windę czy coś, tylko nie wiem, co to dokładnie znaczy. I czy mogę coś tu zrobić? No raczej nie. Raczej tu żadnego sekretu nie będzie, nie? Tak, strzelę w tym miejscu dokładnie. Nie, na razie tu nic nie ma schowanego, wątpię, był to naprawdę. 25 naboi, dobra, to mi się kończy. Podałoby to albo naładować. O, chuj, nienawidzę cię. Ciebie kuźwa, nienawidzę cię. To jest szybko strzel. Okej, dobra, pancerz mi pękł, super. Znaczy nie, no nie super, tak naprawdę to nie o to mi chodziło. Dobra, to jest gonialne naprawdę. A ta poduszka jest naprawdę szybkostrzelna, to mi się podoba. Lubię szybkostrzelne. Lubisz jazz. Dobra, bierzemy to. Broń Boschno Marines, chociaż w sumie wait, możemy używać tego Winchestera. No naprawdę, nienawidzę cię, stary. Kurde, kolejny... Aha, dobra, więcej mnie trafiło. Trafiło mnie to, co było za mną. Jasna sprawa. Nie ogarnąłem tego. Kolejny klucz do celi. Te boszki jest naprawdę... To mogę naładować jeszcze? Aha, nie, to ładuję ostatni strzał, tak? Aha, dobra, nie, przeładowałem po prostu te Dobra, myślę, że jakoś dziwnie zamachnąłem się tą poduszką, a to było tylko przeładowanie, nieważne. Przełączę się na coś sensownego. I to powinno zrobić rozpierdziel potężnie. To nieważne, gdzie strzelę, bo to powinno, wiecie, no, odbijać się od wszystkiego, co się da. I robić taki kolosalny damage, no właśnie, to robi dość sporo. Skrzynka bez klucza, fajnie. Brońka. Karabin Winchester, giver i łobuzerka, dobra. Wolno strzela. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Pewnie robi dość więcej, bo wolno strzela. O, to możemy wyszukać. Win... O, doskonale. Nazwa jest taka nieprzetłumaczona, więc mogę to szybko znaleźć. Klasa D, damage 15. Takie sobie troszkę jakby. Naprawdę jest cholernie wolno strzelne to. Ból w dupie. Generalnie, a nawet dul w bupie. Uj, to jest ta łuska do pistoletu, który strzela ten. Zabija przeszłość. Teraz jestem bardzo ciekawy, bo tego nie doczytałem i tego nie zrozumiałem do końca. Czy jak kupię teraz tę spłonkę, to czy ona się zapisze do progresu, czy ja muszę za każdym razem kupować ją, żeby ukończyć ten nabój? Chyba się zapisze do progresu, nie? Znaczy nie mam pojęcia, i tak nie mam 100 tych, no tak wiecie, no. Ale to się tylko zastanawiam. O, Phoenix Blaster, kurde, z Terrarii. Tutaj pisze Phoenix, patrzcie. Klucz? Czy chcę brać? Na razie nie. Serduszko się potem pewnie... Potem pewnie kupię serduszko, nie? No, klucz może też. Z mod bierzemy na razie kupował ten nabój, który zabija przeszłość. No nie, no ciebie by coś... Ciebie coś, naprawdę ciebie coś. Fuck you. Poduszką go! Uśpijmy jej czulność, dobra. Ale czemu to wraca we mnie, jak ona nie żyje? No przepraszam, no tak się nie robi. Muszę naprawdę pamiętać o tym menu. O tym menu, które pozwala nam zmieniać, jest... Jest troszkę... No nie. Dobra, usypiać szybko. Lubię szybki damage output, jakie to wypierdziela. Ała! Dobra, niech to się otworzy. Przeładowanie zajmuje miliard lat w tym. Dobra. Aha, spoko, że się nie przeładowałem tego w momencie, jak robiłem te miliardy dodży. Dobra, zabijmy to wszystko tą poduszką. Już mam to gdzieś. Chcę się po prostu tego pozbyć. Mam tu za dużo strzałów na mordzie po prostu. Dobra. Jest troszkę lepiej.
Możemy się dokończyć wszystko tym. Coś tu jeszcze żyje? Dobra, jeszcze ten slime. Super! Czy chcę kupić zdrowie sklepikarza? Może na razie nie, znaczy... naprawdę mam wielki dylemat, czy teraz, czy za chwilę. Pewnie mi się tak przyda. Coś z drugiej strony może klucz mi się przyda, nie wiem, na razie olewamy. Tu nie przejdę, tak? Nie. Musiałbym iść w dół albo w do góry. Nie wiem powiedzieć, czym będę mógł to otworzyć. Przeładujmy. Oh fuck. Aha, to nie są tylko pułapki. Dobra, jeszcze gorzej. Myślę, że są tylko pułapki. To może ich zabić? Bardzo możliwe, że... Dobra, nawet się nie dowiem. Okej, spoko. Te pułapki nie są jakieś bardzo trudne. Dobra, te pułapki są lightowe. Przynajmniej akurat te. Aha, i komnata z bossem, spoko. Powiedzmy, że za chwilkę. Ja przeskoczę tutaj. I poprzechadzam się jeszcze po tych odmętach niedobrych tego wszystkiego, całego syfu, który tutaj się dzieje. O, tam są kolce na dole. Tam bym nie chciał wpaść. Zdecydowanie. 7 naboi, niezbyt fajnie. Dobra. Mam mało ammo tu. Musiałbym to albo przeładować, znaczy albo zawołać zrzut, albo coś innego ogarnąć. No, tym jest bieda strzelać naprawdę. Już lepiej chyba tym shotgunem. Znaczy, sorry, łuską, tak? Nie, to nie jest shotgun, przepraszam bardzo. Ta gra jest zbyt śmieszna, żeby to był zwykły shotgun. No, ta gra ma naprawdę genialny humor, to jest piękne. I te pomysły na bronie też są unikatowe. Pięknie, tu jest! Przynajmniej się człowiek nie nudzi, nie widzi tylko normalnego shotguna, który, nie wiem, strzela głównym. Tylko ma kuźwa łuskę taką, tego szelsa shotgunowego, która strzela shotgunami, to jest naprawdę genialne. Aha, tam jakiś śmieć jeszcze żyje, spoko. Kiedyś śmiał śmiać śmieć. Śmiał śmieć, 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 śmieć! Jeb ci w łeb! Masz! Pisz. Halo, czemu to cię nie zabiło? Masz! W sumie na nim opłacać, żeby te shotguny nie trafiały w niego, nie? Tylko żeby trafiały ten... strzały tych shotgun. Dobra, masz, wykończę cię tym, kuźwa. Szydera, śmieciu. Pieniążki lecą do mnie, czyli wszystko wyczyszczone. Jej! Dobra, tutaj będzie tylko otwarcie przejścia, prawda? Albo skrzynia. Jep, tu jest skrzynia. Otwarcie chyba nie będzie aż takim złym pomysłem. Lochy! In before lochy są na zwykły klucz. Pistolet świetlny, nie ten prawdziwy. Dobra, wygląda tak, to raczej będzie proste do znalezienia. Na pewno będę szukał to w update'cie, nie ma tego w update'cie, to jest normalna broń. Lightgun. Klasa B. Gun to fire flashes light, the last bullet in each magazine is duck. Co? Kaczka? Will you seek out for nearest enemy and deal damage? To jest fajne. If your surface the staff star... Active item that grows against size damage, nie ma staw sta. 7 damage robię, okej? Okay? Spoko. Całkiem spoko brońka. Jest na złoty klucz, czy ja chcę robić kuźwa te cholerne lochy? Znaczy to jest NPC jakiś, nie? Czy ja będę musiał się z tym bić? Chyba nie, ale nie mam pojęcia, kupię zdrowie. I tak mi się przyda. I tak mi się przyda zdrowie, więc kupmy zdrowie, to jest dobry pomysł. Tu. Cześć. I co to kurde tutaj jest? Cześć. No nareszcie, wiedziałam, że ratunek nie przybędzie od razu, ale bez przesady. Minęły całe wieki. Tak czy inaczej, powinniśmy wrócić do sklepu. Sklep długo był zamknięty. Odwiedź nas kiedyś, będziemy na najwyższym poziomie wyłomu. Nie da się tam nie trafić. Okej. Dziękuję za ocalenie pani kadencji i mnie. Odprowadzają do wyłomu. Szybciej wolę. Huch, zawsze jest taki wolny. Stary, jesteś jakiś golemem. Czemu ty mu ciśniesz, stary? Nie no. Czy ten ziomuś jest takim dziwnym golemem? Czemu ty mu ciśniesz? To dobra, do wyłomu, tak? To sprawdzimy sobie w takim razie w tym odcinku pod koniec, co tam będzie. Co w tym wyłomie będzie nowego? Aha, i tu są jeszcze jakieś... Co to jest? Czy tu coś jest do zrobienia? Proszę powiedzieć. Aha, ołtarz, dobra. Co z tym ołtarzem, proszę mi powiedzieć? Bo ja nie wiem. A może muszę wziąć coś i tak dropnąć? Może tego cholernego shotguna na przykład, co? To jest ten shotgun? Winchester. Może muszę dropnąć normalnie. Wypuszczenie broni to było G? Zaraz sprawdzę, tylko to dropnę poza... Nie, to jest itemu. To J w takim razie, okej. Okay. Spróbujmy, nie wiem. Wątpię, żeby to dochodziło? Nie. A, też jest pusty. No dobra, w takim razie nie wiem, co to mogę zrobić. Może klucze? Nie wiem, bo klucze nie mam, nie? Jak nie mogę nic położyć, to mi przychodzi jedynie do głowy. Tam jest sklep, tu jest jeszcze jedno miejsce, tu jest jeszcze jedno miejsce, tu jest jeszcze jedno miejsce. Dobra, chodźmy od entrance'u naszego.
Zobaczyć, co tu będzie ładnego. A właśnie tego light gunna miałem przetestować, jak to magicznie działa. O, to jest piękne. To jest cholera jasna piękne. Aż takie piękne, że nie chcę tego marnować. Zrobimy usypiaczem bić. Bo ten light gun będzie genialny na bossów, ponieważ nie ma jakby tego. Nie ma range'a i zawsze trafi. Jak ja trafię, to on trafi, nie? Wiecie, że jak dobrze się celuje, to on trafi za każdym pieprzonym razem. Idź ode mnie, śmieciu wtretny. Dobra, jeszcze zostałem w pyskas. Czemu by nie? Coś tu będzie? Wątpię. Aha, trochę tam postrzelałem. Czy tu nie ma jakiegoś secret... Secret passage, secret przejścia? Gdzieś tu coś, nic nie widzę. Jest obecnie ślepy albo nie ma najwyraźniej. Okej. Brzmi dobrze dla mnie. Tu jest niebezpiecznie, bo nie jest ta niedobra kula. Kurde, to jest naprawdę niefajny przeciwnik. Aha, jeszcze bije ścianę zamiast bicie jego, super. Zdrowie, dobra, spoko, że zdrowie wyleciało. Ściany są całe, ściany są raczej całe. Pokój ze skrzynią, gdzie może być? Gdzie jest pokój ze skrzynią? Tu jest gdzieś pewnie pokój ze skrzynią, prawda? I tak nie mam kluczy nawet jakby. Aha, okej, fuck, tu jest ta śmieć. Proszę się do mnie odwalić, dziękuję bardzo. Fuck! Dobra. Was jest więcej! Was jest dwóch! Proszę umrzeć. Masz. Później strzelanie poduszkami. Fajne. Fuck. Znaczy nie wiem, czy strzelanie tym pistoletem zaraz ma jakikolwiek sens, nie? Bo szybciej i lepiej jest bić czymś innym. I więcej damage'a to jeszcze robi, więc to jest coś spoko. A przeciwnicy są troszeczkę mocniejsi. Nie jakoś bardzo, ale troszeczkę, nie? Okej. Tu raczej nie przejdę. Uzdrawiasz ma zmarnowane. Nie wiem, czy będę miał się gdzie wyleczyć, raczej wątpię. Fuck, idź, ty jesteś serentny. Nie spadnij tylko na kolce. Proszę cię, nie spadnij na kolce. Dobra, masz. Rzucaj Marinesie. Marines jest nawet spoko, kurde, ma dobre celowanie. Podoba mi się ta postać, dlatego... Pewnie dlatego jest dobra dla początkujących, nie? Dobra, zaorane. Tu nigdzie nie widzę dziury w ścianach. A mogło się podbijać faktycznie kilka tych. Kilka moich strzałów. Czy nie, czy poduszka by nie była lepsza na bossa może? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, co jest lepsze, co jest gorsze na razie. Oprócz patrzenia po sobie damage'u, którego już zapomniałem, fajnie się wbiłem to jeszcze jednak na pałę, super, świetnie. No nie, ja mogę to... Oczywiście, że inni też mogą to triggerować, jak ja mogę o tym zapomnieć. Myślę, że jak tylko do tego przejdę, to wiecie, nic się nie stanie. Najgorzej, kurwa, że ten mały diabeł jeszcze mi użarł w dupę. No proszę bardzo, no co ja odpierdzielam? Fuck, dobra. Rozwalić skrzynkę, bo nie mam klucza. Śmieci, okej. Dobra, czy jest coś jeszcze jest do ogarnięcia? Wygląda jakby było wszystko. I to jest wszystko. Dobra, u sklepika, że nie mam już nic do kupienia raczej, nie? Nie ma pół serduszka, jest tylko całe. Aha, wykupiłem całe serduszko, okej. W takim razie nie stać mi na nic. Hehe, zabawnie. Fenix. Tam był pokój z tą skrzynią, tam może być przecież ten. To może być secret room. A w secret roomie mogą być coś, co się nazywa magiczne... magiczne zdrowie. Na przykład. Aha, to jest out of ammo, super. Okej, jest przejście, spoko. O boy, pełne zdrowie, zajebiście. I klucz, genialnie, dobra, super. Szkoda, że kurde klucz w tym miejscu jest, nie? Bo nie mogłem tego otworzyć niestety. Super. 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 Naprawdę, ej, świetnie jest teraz. Do poduszki sobie zamówię amunicję. To jest niestety jednorazowy przedmiot, ale z poduszką mi się dobrze strzela. I Winchestera może wywalę? Czy mam nadzieję, że nie będzie mi się po prostu mylić i nie będę go wybierał, jak go nie ma na boi, nie? Oh. Cześć, wątrzu. Amukonda! Okej. Okay. Cześć Amukonda, nie wiem co jest najlepsze. Czemu mogę po warstwach strzelać czymś takim, wiecie, przenikającym? A, fuck! Jeszcze się w to wpierdzieliłem, jak głupi śmieć. Coś lepszego? Nie wiem, może to będzie lepsze. O, strzela jak snake'owe te! O, dobra. To mu robi rozpierdziel z dupy, tym muszę go zastrzelać. Dobra, i z tym wężowym gównem. Dobra, jak jest daleko, to może jednego będę jeszcze z tego, ze świecącego gana. A jak jest dość blisko, to nie będę idiotą może, co? I będę nawalał z tego. Aha, tu jeszcze coś do mnie strzela?
O, oh, fuck, nie ogarnąłem, że coś tu jeszcze puściła, patrzyłem tylko na nią. Ona tu jeszcze, kurde, zostawiła jakieś swoje nyple, które nie wiem co robią. Halo, uciekać, kurwa mać! Puch. Było blisko. Ej, dobra, kiedyś to zrobię, tak? Kiedyś to, kurde, zrobimy, tak? Coraz lepiej idzie, ja muszę kiedyś pokonać drugiego bossa. Proszę bardzo, zróbcie to dla mnie, bogowie tej gry. Ała, to nie chciałem czasem burkiem. Zlitujcie się nade mną, pozwólcie mi pokonać drugiego bossa. Ej, miałem idealny stan. Miałem 3 pełne heart containery, miałem spoko broń. I jeszcze brakowało czegoś. To sobie nazywa skill. I to tyle. Będzie sporo takich odcinków, w których failuję jak śmieć raczej, nie? To może będę wrzucać więcej niż jeden dziennie, jak failuję jak śmieć. Chociaż wtedy będzie więcej failowania na dzień, co jeszcze pomyślę, no nie wiem. W każdym bądź razie myślę o tym dzisiaj, jak będzie więcej odcinków, znaczy, że to się spełniło. To tyle, to dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów, cześć. A właśnie, bo jestem frajerem, miałem wrócić do wyłomu, zobaczyć co tu się stanie. Miałem zobaczyć co tu jest generalnie. Bo na najwyższym piętrze, gdzie coś miało siedzieć. Weźmy tego Marinesa jeszcze raz. W ogóle teraz jeszcze czerwony ziemniak się pojawia, spoko. Na najwyższym piętrze wyłomu? Na najwyższym piętrze wyłomu, czy na najwyższym tutaj wyłomie jest? O, jest! Coś jest otwarte, spoko. Co będzie tutaj? Witamy. Dziękujemy za wsparcie. Dział rozwoju znowu funkcjonuje. Okej. Okay. Hej, dziękuję za wyciągnięcie nas z celi. Witam w dziale rozwoju Lukiver. Możesz tu składać datki w tym czymś, za które zamówimy nową broń i przywiozę do naszej kolekcji. Wiem, że nie to w Lukiwera taką walutę. Lotko Hegemonia przejęło władzę. Na powierzchni nie da się płacić niczym innym kolekcji. Lukiwer jest jak relikwiarz albo muzeum. Tyle, że dla broni. Zbieramy najlepsze z nich, po czym zrzucamy je na niższe poziomy. Całe szczęście, że Hegemonia wiecznie walczy z jakimiś elementami. Dzięki temu mamy stałe ceny sprzętu. Sprzedadzą nam dosłownie wszystko. Po usłyszeniu zamówienia w komorach można będzie znaleźć nowe rzeczy. Zamiast co tego chcesz. Jeśli zamówisz wszystko, co mamy na liście, wróć do nas później. To wszystko. Okej? Okay. To jest jakieś przejście, a tak chcę wejść. Znaczy nie wejdę. RPG. Rakietowe naboje. Święty miotacz. Miotacz gamma. Butelka serduszko. Pistolet maszynowy Thompson. To co, RPG, nie? Albo rakietowe naboje. Mam 7 coinów tych takich. Ja bym kupił sent miotacz. I może rakietowe naboje, bo to wygląda jak spokojne. Albo butelkę serduszko, to pewnie coś z leczeniem będzie, nie? Kupmy rakietowe naboje. Nie, będziemy blokować wszystko i tak, nie? Doskonały wybór, super. Rynku na zmiennych ścianach na dole, super. Czyli że co, z tą coś myślę można? Pogadaj z wojem, zamknij się. Dobra, czyli że to po prostu jest takie odblokowanie tych rzeczy, tak? I potem one mogą się pojawiać podczas gry, spoko. To mam nadzieję, że gra zrobiła save'a po tym kupnie i no to już będzie tak finally na tyle. To mam nadzieję, że wam się podobało, dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć!